Cześć, mam ludzie z tej strony Tanas, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale, witam was na odcineczku oczywiście z Farming Simulator 19, nasza seria koledzy z nami w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, mamy Kejsika z naszym nowym nabytkiem, mamy nową talerzówkę 6-metrową, dzisiaj sobie ją sprawdzimy, jak dzisiaj spisywała, ale na samym początku zajmiemy się zrobieniem temara, jak widzicie zostało nam 4000 na koncie, starą talerzówkę sprzedaję chłopakom, niedługo tam z chłopakami rozliczę za tą talerzówkę, na razie jeszcze się nie rozliczyłem, ale na kolejnych odcinkach postaram się z chłopakami rozliczyć. Teraz nie ma za bardzo czasu, bo teraz ja to nagrywam też przed wyjazdem, żebyście to widzieli w czwartek, bo w sobotę możliwe, że pojawi się odcinek z nowej serii z Bolusiem, tam więc już pierwszy odcinek wyszedł, na który serdecznie zapraszam do Bolka, tam był pokaz maszyn i tak dalej. No więc wydaje mi się, że warto paść i zobaczyć. Dajemy dwie beleczki siana i dwóch. Lecimy po belkę słomy i przepinamy sobie na kiszonkę. Przepinamy się na łyżkę. Dobra, muszę wycofać, bo jednak tutaj mi troszeczkę przeszkadza. Zrobimy sobie temer, polecimy sobie troszeczkę belek pozbierać i później polecimy sobie potalerzować troszkę. Zobaczymy, jak to będzie nam tutaj wyglądało. No sobie mogę na panelu sobie pooperować troszeczkę. Nawet do wysuwania to nie ma problemu. A czekajcie, a jak mam tam tu? A teraz. Dobra, nie ma problemu. Tak, mówię, coś tak dziwnie się cofło jeszcze. Spróbujmy na panelu to załadować, zobaczymy jak wyjdzie. No, dobra, nie będę zdradzał jeszcze co nam robiliśmy na odcinku u mnie. Zobaczycie w sobotkę albo w piątek, jeszcze nie wiem dokładnie, zobaczymy jak to wyjdzie. O Jezus! Radę to wrzucić tutaj? Bardzo fajnie, że ona wypadła. Czekajcie, teraz ogarniemy to 300 hopa, niech będzie. Tak się włącza 300 hopa właśnie i się robi hops. Wzięło. Co tu jest? Jest pasza na razie, dobra, nie ma problemu. Weźmy kiszonki. Będziemy musieli chyba teraz brać więcej kiszonki, bo biera dwie belki i siana. Ciekawe, jakby z jedną belką wyszło siana. Ja bym sobie jedną belkę siana zarzucił, jakby to wyszło. Oraz w następnym te paszowozie będziemy sobie to sprawdzali. Bo na razie, jak wiecie, jeszcze nam łąka nie wyszła, jeszcze nie przewijaliśmy, ale w kolejnych odcinkach powinno być przewijane, to powinno się nam tutaj wszystko ogarnąć i zobaczymy wtedy jak to będzie. Tyk fuk, możemy sobie otworzyć już i lecimy na pryzmę. No tutaj na pryzmie jeszcze troszkę nam zostało. To jak co? Po ile nam dokładnie zostało? 6,70 ton prawie, tak więc no wam powiem, że można by było prawie, że nie kosić tej kukurydzy na kiszonkę, bo jest jej dosyć sporawo. Mógłbym sobie zawsze z trawy zrobić. Zobaczymy jak wyjdzie. Może sobie nie będziemy kosić jeszcze, ale nie no, teraz tej kiszonki będę potrzebował dosyć sporo, bo sami wiecie, tych krów teraz jest dosyć sporawo. O, temer się akurat zrobił, więc bardzo fajnie. Tak więc trzeba, zapotrzebowanie zwiększa na temer i tak dalej. Wiadomo, jak się da temer. To wincy mleka i wszystkiego też mamy już 20 parę tysięcy litrów mleka, tak więc sobie w następnych odcinkach to też postaramy wywieźć się. Wywieźć to mleczko oczywiście. Żeby było Gitarson Nelson Simpson. Dobra. I dwóch. Zaraz będzie full. Dobra, jest full. To muszki byśmy sobie na razie tu odczepili. Możliwe, że niedługo jeszcze będziemy temera kolejnego kręcić, by nam to nie przeszkadzało, sobie tu wjedziemy, odczepimy kable, odczepimy łyżkę, podpinamy się pod właśnie widełki z powrotem i będzie można jechać pomału na pole już. Wprowadzimy sobie zaraz fędziora, tutaj sobie ładowarka chodzi, podpalamy makkorniczka, wjeżdżamy sobie do łobory. Jak ktoś nie wie, to 29, czyli tam w piątek. Dobrze, 29, dobrze mówię? Tak jest, 29 są pokazy
u Krzysia. Będą można sobie kosić, będziemy kosić kukurydzę. Ten bardzo serdecznie zapraszam, jak ktoś chce wpadać, to bardzo serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na kanale Mafia Solestim, bodajże tam jest wrzucony odcinek Krzysia, który tam wszystko objaśnia, co, gdzie, jak, po co, na co i kiedy. Dosyć sporo youtuberów, tak, i influencerów będzie na tym, tak więc bardzo serdecznie zapraszam. Jak chcecie się z nami spotkać, tak i z innymi, to bardzo serdecznie zapraszam. Dobra, odpalamy, lecimy na pole. A wziąć za robotę, talerzowanie polecimy, możliwe, że na 47. Zobaczymy, jak tam się będzie to talerzowało nam. Moglibyśmy w sumie też tutaj jechać na 10,9, ale tutaj nie mam jednak rozwiezionego właśnie, nie mam rozwiezionej gnojowicy. Teraz nie było czasu, żeby to wszystko ogarnąć, tak więc sobie ogarniemy to w następnych odcinkach. Tam poza odcinkiem co nawet to ogarnę. Dobra, zostawmy sobie na razie fenda tu. To lećmy po ładowarkę. Daleko od gospy nie ma, tak więc chwila, moment i sprawdzimy, mogli sobie to ładować. Takie 20 parę minut odcinek sobie nagram, żeby to jeszcze wyrenderować i wrzucić wam dzisiaj, żeby miniaturkę jeszcze zrobić, bo przez prawie do północ. Ja tutaj jeszcze nagrywam. Nie mogłem się zabrać kiedyś do tego odcinka, czyli mnie za mułko zapała, po czym się wykąpałem, zjadłem sobie i sobie teraz usiadłem, żeby to właśnie nagrać. Tak więc trzeba lecieć z tematem tutaj. No tych balek wam powiem, że zbierania troszeczkę jest. Troszeczkę tego jest. Może jakbym sobie wziął, tak szczerze powiedziawszy, może później to zobaczymy. No właśnie, jakbym sobie wziął, możliwe, że... Rozłóż, no ja mam tutaj rozkładanie, ale tylko drzwi. Widzicie? O dobra, teraz weszło. Jakbym miał automatyczne ładowanie, no to by dziwnie wyglądało, na pewno nierealnie. Ale naprawdę mi tutaj Festa pomogło. Tam widzicie teraz, jak mam to tak zrobione, no to... Dobra, tu się udało. Udało się w miarę złapać dwie, nierówno trochę, ale się udało. Zobaczymy, jak będzie szło. Jak nie będzie szło, to sobie po prostu weźmiemy to, polecimy, zmienimy i będziemy sobie ładnie układać na tym ułatwioną wersją. O tak. Dobra, cofamy tutaj gdzieś. Weźmiemy sobie te dwie belki. Które tutaj mamy. Dobra, ze środka sobie może troszeczkę poładujemy. Dać, może byśmy troszeczkę bliżej podjechali. Jednak coś jest ewidentnie mi tak. Czemu to nie chce wejść? Tutaj coś pewnie wadzi, co? No niby powinno przejść, no ale... że tutaj farming nie może ogarnąć. O, dobra, jest. Za bardzo to się nie nabiło. O, teraz się nabiło. Dobra. Tak szczerze nigdy nie robiłem zbierania bel okrągłych. Jak się po jednym ładuje, to jeszcze spoko, ale tak jakby tutaj po dwa ładować, no to jest ciutki problem. Ten właśnie. Bo już sobie przesunąłem cały ten. Dziwną kolizję ma troszeczkę. Tak szczerze, to wejdzie jeszcze jedna belka. A ciekawe, jakbym sobie ja sam to dopnął. Dobra, trzeba szybkie chodzenie włączyć, bo tutaj tak sama sakra będzie. Dobra. Czekajcie, bo to tak jest. Teraz to gdzieś tam wlazło, to gdzieś wyszło i tak to wygląda. Nie no, dobra, jedna wejdzie tylko. Więc już sobie ją tutaj biorę, tą jedną, sobie ją tam cmygnę. Będziemy układać górę. Pach. Ta idealnie się nabiła, żebym się wpierdzielił w nią jak do siebie. Tu mamy fajną, będę z tamtej strony ogólnie układać to, ale dobra, może być i tak. Tutaj sobie też jak dołożę, to nie będzie żadnego problemu. Jeszcze będzie to i tak trzak dołożyć, to teraz dołożę, czy później to i tak będzie git. No się stało, ale słuchawki mi się wyłączyły. Aho, czekajcie, to odbywałoby się już? Nie,
Nie wiem, czemu się wyłączyły. Dziwna sprawa. Działy i się wyłączyło. Zaraz już się zgit. Dziwna sprawa. Bardzo dziwna. Dobra, bo ja jeszcze jedną belkę tam muszę włożyć, nie na tył, z tej strony, dobra. I lecimy. No można by tą trawę też zabrać. Znaczy, dobra, ja sobie ją tam wezmę osobno, najwyżej. Teraz, żeby tak wjechać, żeby to było dobrze, bo... Może tutaj mi przywadzić, no właśnie, tak. Tak jak myślałem. To mi przywadzi ten. Właśnie. I to jest właśnie ten ból. Chcesz jedną? Rzucić to się nie weźmie, bo przecież nie da inaczej ustawić wideo. O, co by tak jakoś. Może gdzieś tutaj to by weszło. Jeszcze tego brakuje, że tamta mi tu wchodzi. Do przodu. O, tarci. Dobra. I teraz można by coś jeszcze tutaj złapać i z tamtej strony podokładać. A więc lecimy sobie tutaj, mamy kolejne belki do zabrania. Gazu! Dobra, cofamy. Daj Boże, żeby wąż nie wybuchł, bo napina go także. Patrz, to jedna weszła, druga nie chce. Porąbane. Porumbane, no. Zobaczcie, jedna jest ładnie, a druga jest tak średnio, bym powiedział, że ładnie. I zaraz pasami to pospinać ogólnie, żeby tutaj nic nie rozdupcyło. O, no bardzo, żem za tyłu tutaj śmignął. Dobra. Tu no, ogarnąć. Dobra, jest git. Nic nie jadzie, daj Boże, żeby nie było. To było kraksa masakra, mój Jezus. Wypadek. Tutaj są jakieś beleczki, to sobie ich cmykniemy. Powiem wam, że z tego ładowania to jest troszeczkę roboty jest. Jakby nie patrzeć, roboty troszeczkę tutaj z tego ładowania jest. Dobra. Da się bardziej tutaj. O, będę mieć ofendem sobie ogólnie podjechał, bo już daleko, żebym odjechał. No tak, akurat teraz doładujemy to, będziemy mogli pojechać dalej. Może, żeby tutaj się zmieścić. O, właśnie. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę, o. Dobra. Wlazło, panie majster, wlazło. Po dwie beleczki to już lepiej. Jakoś to tam się w miarę układa. O! Może być. Jakbym tutaj tam... Tamto bym wziął jeszcze i tutaj... Stąd bym raczej uzbierał całą przyczepę. Pozostawimy tak. Wzięli tą i tą. Dobra, baja. Baju nie będzie. W ogóle za talerzówkę chłopaki jak mi zapłacą, to będziemy też mierzyć o nowym polu. Będziemy mieli trójeczkę i dwójeczkę. Te pola będę chciał sobie zakupić. Jak te chłopaki mi oddadzą, to może już trójeczkę bym sobie zakupił. Zwłaszcza będziemy teraz ten długo soję sprzedawać. Możliwe, że rzepak też pójdzie już do sprzedania. To będzie podobno dobra cena. Coś chłopaki tak mówiły, że tutaj cena będzie dosyć spoczko za rzepak, tak więc będziemy można tutaj sobie posprzedawać. Zobaczymy, ile pieniążków będziemy mieli. Ciekawe, dobra, stój, bo bym się rozpędził, a tu chyba tu wrzucić. O, za daleko. On ta nie pójdzie już? Jak to nie? Właśnie tamta mi gdzieś umuckła. To bardzo, on mógłbym dopchać z tamtej strony, ale dobra. Pomożemy se. I tak to nie załadujemy nigdy. Tej przyczepy. Mamy 14 minut odcinka, chciałem 20 parę minut. Jak ja nawet nie pojadę celżówki sprawdzić dzisiaj, ty. Jak tak dalej pójdzie. Zaplanował tyle na odcinek, a tu zobacz.
Zoba. Roboty tyle, że jednak jakby te widły były. Nie tak. Jakby te widły były automatycznym autoladem, to by tutaj szybciej szło. Fajnie, bo tutaj teraz realnie i bardziej. No to się zbiera, ale fajnie by też było, jakby było z automatycznym ladem, by na pewno nam to szybciej o wiele poszło. A więc tyle, ile ułożę, to ułożę. A właśnie tabelka. Właśnie tabelka. Tabelka była wyżej i się mi kury panska nie chciała odpiąć fajnie. Teraz to ja jeszcze muszę sam sobie wsadzić. Bo ona chciała jeszcze wejść. Proszę mnie przepuścić. Fajnie, naprawdę. Dobra. Łaś. Łaś i sieć. Się nie ruszaj. Dobra, lecimy. Z autoladem by było tu coś pięknego. Byłoby coś naprawdę pięknego. Ja bym po jednej, może szybciej by po jednej było. Ja bym to brał. Teraz po jednej to będzie ciulowo. O, tutaj są te. Od boku. Ajajaj, no właśnie. Wyciągnij. Do góry. Idzie to do góry w ogóle? Jo. Do przodu. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, gazu, 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 do tyłu. Tu, o! No i kurka, rurka, nawet to jakoś wyszło. Trzeba jak na tamtą stronę, to trzeba złapać gdzieś. O, może być. Coś takiego. Plus. To odwinąć dobrze. To jest takie skupienie teraz, że mój Jezus. Na tych belkach. To krzywo jest zaczepiona troszeczkę ta belka, tak więc będziemy mieli tutaj też. Ciutki problemik. Ops. Przegięło całą szczepę. Dobra. Udało się. Udało się kolejną beleczkę elegancko zrobić. Dobra. Będziemy się męczyć z tym zbieraniem już. Lecimy tą talerzówkę przetestować, bo najbardziej o to mi w dzisiejszym odcinku chodziło, żeby tą talerzówkę przetestować. Te belki jeszcze sobie pozbieramy na live'iku. Nie chcę jeszcze zanudzać tym zbieraniem, bo w kolejnym odcinku też będzie zbieranie farminga, tak więc no, tyle mogę zdradzić. Dobra. Lecimy na pole. Rożówka podniesiona. Zobaczymy, jak sobie będzie Casey dawał radę. Podpowiedziałem pod takie górki leciutkie, tak więc zobaczymy, jak będzie on sobie dawał tam radę. Tam mam to pole rozwiezione, ale nie chcę jechać na to pole, na którym chociaż można by było tam pojechać. Na którym sobie właśnie rozlewałem gnojowice na odcinku. Tutaj sobie nic nie wyjeżdża. Dobra, nie wyjeżdża nic, tak więc możemy sobie pocisnąć. Akurat tam na seryjce z Bolusiem te samochody jeżdżą szybciej. Bo tam po 45 bodajże lecą sobie, a tutaj niestety dosyć wolno te samochody jeżdżą i trzeba wyprzedzać ich, bo byśmy jechali na pole 3 miesiące, gdzieś tak by wyszło koło tego, Żówka jest w lusterku, ją widać, tak więc bardzo fajnie. Ej, u chłopaków robotka o pełnej, o, John Deere stoi. Lecimy tutaj, zobaczymy, przetestujemy na tym polu. Niestety tutaj na GPS-ie nie będziemy na tym polu mogli tak za bardzo pójść, chociaż no jak się przetniemy, to będziemy mogli ładnie sobie polecieć na GPS-ie. Tylko w lewo. I ogień. Jest pracowane, też opaki mają. W ogóle też myślałem, no jest, nie może tak szybko. Myślałem, żeby sobie też pracę zmienić. Z Bolkiem gadałem właśnie na odcinku. Na naszej serii, żebym sobie tutaj kupił tą prasę, w którą
tabelki po prostu nie muszę się zatrzymywać, nie? O tak. Bo ona sobie będzie sama też wrzucała tabelki, tak więc trzeba będzie o tym coś pomyśleć. Lepsze jest to, jak ta wrzówka. O mój Jezus, już se właśnie złożyła. Kółka do góry sobie podciągnęła. Naprawdę to jest coś pięknego. Jak ona sobie do góry właśnie te kółka podnosi. Mój Jezus. Bo talerzówkę to był obciążnik, opuściłem. No, idzie maszyna. Ale redukcja poszła. No, bardzo fajnie mi się to podoba, że te kółka tak fajnie do góry idą. Zawsze to telemkany się ciągało, albo jakieś kuny czy coś, te talerzówki. Ja tu akurat taką talerzyweczkę sobie zakupiliśmy, 6-metrowa. Wcześniej mieliśmy 5, teraz będziemy mieli 6 i ona też, zobaczcie, jaką fajną robotę robi. Pole ubywa, tak więc na razie nam taka talerzówka wystarczy. 30 parę tysięcy za nim zapłaciliśmy. Za tamtą talerzówkę też troszeczkę dostaniemy od chłopaków pieniążków. Bo tamta też, wiadomo, też jest fajna, masywna talerzówka, no ale też coś większego pasowałoby mi już tutaj ogarniać. I akurat się ta talerzóweczka trafiła, tak więc bardzo, bardzo fajnie. Ops. Puszczamy i ogień. Sami zobaczcie, jak idzie robota. Sami możecie czekać, jakbym jeszcze fowa sobie zmniejszył na te 40. Teraz to ta. Od razu lepiej. 22 minuty odcinka. Sobie tak dobijemy do 26 minutek i będziemy sobie odcinek kończyć. Za dużo tutaj nie porobimy plażówką, ale na pewno w jakichś kolejnych odcinkach sobie też tym zestawem popracujemy, bo akurat tutaj Kajzik najbardziej sobie będzie z tym dawał radę. Fent mógłby być ciężko tutaj pod te góry uciągnąć tę plażówkę. Mogło być zakłopotanie leciutkie, a tu akurat fajnie sobie Kajzik będzie dawał z tym radę. Ogólnie te koła, jak się tak do góry biorą, to też wiadomo, dociąża to wszystko. Tak więc ta robota naprawdę tutaj będzie wykonywana coś pięknego. To będzie się podnosiło i dociskało jeszcze ta oś cała. Raz koło razu sobie będziemy jeździć, moglibyśmy się przeciąć, ale tak też jest dobrze. Jest petardinio. Mam nadzieję, że też będzie mi lepiej troszeczkę słychać już. To jest, mój Jezus, jeszcze teraz inaczej sobie mikrofon dałem, teraz powinno być o wiele, wiele lepiej. Teraz nie wadzę tutaj, jak kręcę kierownicą, nie wadzę mikrofon, tak więc o to mi najbardziej tutaj chodziło i udało się to zrobić, tak więc bajunia. Jeszcze trzeba tam pobawić się ustawieniami, też niedługo planuję zrobić sobie formata, jak wrócę od chłopaków, znaczy jak wrócimy od Krzysia, to wtedy też będę chciał sobie formacika szczelić, żeby wracam po prostu do Windowsa 10, bo ta 11 to mnie bardziej denerwuje niż cokolwiek się tutaj do zrobić. Tak więc no, niestety tak to jest. Fifkę sobie kupiłem, ale nie mogę sobie w nią grać, bo jakiś tam jest błąd czy coś, muszę tam sobie wrócić do tego Windowsa. Ale się zrobi formata akurat przed nowym farmingiem, to od razu co innego będzie, nie trzeba. Wiadomo, te niepotrzebne rzeczy się usuną z kompa. Akurat ja miałem to rok temu, miałem wtedy kompa sobie składałem więcej niż rok temu i wtedy od tamtej pory nic już, żadnych tych formatów i tak dalej nie było robione, chociaż czekajcie, nie było robione, więc nie było. Aby co dysk mi padł, ale to system miałem na tym dysku, aby nie działał mi z gierkami i tak dalej, to aby tyle, a tak to reszta dziorgała sobie. Tak więc, no, pasowałoby tutaj wyczyścić sobie komputerek troszeczkę, żeby on sobie troszeczkę też odżył, te dyski, żeby odżyły. Ale wiadomo, teraz jest internet, światłowód jest, to tam nie ma problemu z formatami żadnymi i tak dalej, bo to kiedyś jak się miało ten, no niedawno w sumie, jak się miało ten internet, no to format to takie ech mech, trzeba by tutaj pobierać gierki, tam wiadomo, za szybko się to nie pobierało. Trzeba było czekać na to, aż się to wszystko pobierze. A teraz bardzo fajnie włącza się. Chwila, moment, jest pobrane.
50 giga w około 10 minut mi się pobiera, tak więc tutaj nie ma na co tak naprawdę narzekać. Jest wszystko pod kontrolą. No tak, internet sobie tutaj elegancko nie walczyłem, no bo ten, znaczy no w sumie też można tak powiedzieć, że walczyłem, bo idę z tym plusem, z tym na antenę internetem też miałem przeżyć tyle, że mój Jezus, ale w końcu patent się światłowodzik i na razie nie mam na co narzekać. Mogę odpukać, mój Jezus, aż puknąłem w panel i się mapa odpaliła. Na razie nie mam na co narzekać, zobaczymy po pół roku co będzie, jak się skończy ten okres tak jakby bez płacenia. Zobaczymy co wtedy będzie, ale na razie jakichś żadnych tutaj spadków nie odczułem. Jestem zadowolony, bo odcinki tak naprawdę jest chwila i jest rzucony. Ten odcinek może będę wrzucał 10 minut, może 20 maksymalnie. Tak więc tego chcieć więcej. Tutaj szybko się wyrenderuje w programie akurat taki odcinek, żadnych wycinek nie będzie i tak dalej, to można sobie ten odcinek, wiadomo, szybciej ogarnąć, rzucić i tak dalej. Ale to zauważyłem, że ta używka później, no opuszcza się dosyć, opuszcza, ale podnosi się dosyć długo. Drodzy jeszcze tam robi przez jakiś czas, tak więc trzeba będzie na to też uważać, żeby tam sąsiadom gdzieś nie wjechać, czasami przez przypadek czy coś, żeby nie było, ale patrzcie. Pół pola mamy zrobione już przez ten czas, który sobie tutaj teraz śmigamy. Tak więc rurka, rurka. Coś pięknego, coś pięknego. Coś pięknego. Naprawdę. Miniaturkę też będę musiał jakoś sobie ogarnąć. Pola może nie, coś z gospodarstwa może. Coś się ogarnie takiego. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Jakoś to się ogarnie, żeby to było. Żeby to fajnie wyglądało po prostu. Pola pewnie coś najlepiej by to było. Ale zobaczymy. Ale będziemy sobie kminić. Wrzucimy teraz do wyrenderowania to i będziemy sobie kminić nad miniaturką, jak się będzie nam odcinek wrzucał na YouTube'a. Żeby tu mieć wszystko gotowe. Na dzisiaj w sumie, bo to już jest pewnie po północy i o 12 po. A ja muszę o 8 wstać, tak więc tutaj nie ma żartów. Będziemy sobie kończyli. Po czasie jeszcze w miarę wyspać. No więc jak się podobało, stawcie łapę w górę, zostawcie subika na kanale, piszcie propozycje, co byście chcieli jeszcze tutaj na tej seryjce zobaczyć. Na pewno teraz będziemy sobie i w pola w kolejnym sezonie, wymiana kombajnu, tak więc też mi się zdaje, że bardzo fajna. I fajnie to będzie wyglądało wszystko. Co ja wam dziękuję za odcinek, miłego dnia życzę i do następnego odcinka, na razie, trzymajcie się, cześć.